piątek 19 października odbyła się uroczysta gala przedsiębiorczości, podczas której wręczone zostały statuetki świdnickiego gryfa. To nagroda, której celem jest wyróżnienie, a także promowanie firm i przedsiębiorstw działających w naszym mieście. 14 gala przedsiębiorczości. Kolejny raz wybieramy liderów. Wybieramy liderów, czyli osoby, które są siłą napędową naszego regionu, bo nie tylko są to przedsiębiorcy ze Świdnicy. I tu wielkie ukłony dla Państwa, nie tylko tych, których nagradzamy i wyróżniamy w tym roku, ale tych wszystkich, którzy tworzą gospodarczą rzeczywistość Świdnicy, powiatu, regionu sudeckiego. Bez Was nie byłoby tak pięknie, bez Was nasze miasta, miasteczka, wsie nie rozwijałyby się tak, jak w ciągu ostatnich lat. To Wasza determinacja przede wszystkim, odwaga, zdolność do ryzyka, a nade wszystko ogromna pracowitość przyczyniają się do tego, że firmy w naszym regionie w ostatnich latach, można powiedzieć, kwitną. Niezależnie od wielkości, wiemy, że świetnie radzą sobie wielkie fabryki, przedstawiciele wielkich międzynarodowych koncernów, ale co bardzo cieszy, coraz bardziej rozwijają się firmy średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają nieraz 2-3 osoby. To wy tworzycie naszą siłę napędową, wy tworzycie nowe miejsca pracy, wy sprawiacie, że możemy śmiało i optymistycznie patrzeć na kolejne lata, na perspektywę tego, jak będziemy się zmieniać na lepsze. Prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy Jan Cięcielski wręczyli specjalne wyróżnienia, tytuły Nestorów Biznesu Lokalnego. Otrzymali je Mieczysława Harańczyk, Edward Czerniec i Edward Łaszcz. W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody gospodarcze świdnickiego gryfa następującym firmom w następujących kategoriach. Sudecki produkt regionalny – Darwid Dariusz Konarski. Firma zajmuje się produkcją tradycyjnych wędlin opartą na autorskich rodzinnych recepturach. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym pracownikom oraz klientom, bo to dzięki nim odnosimy sukcesy, oraz całej kapitule świńskiego gryfa za uznanie. Dziękuję bardzo. Dynamiczny rozwój firmy Piekarnia ProfitBiz Anna i Jacek Wychowanek. Piekarnia produkuje pieczywo, wyroby ciastkarskie i cukiernicze. Chciałbym serdecznie podziękować moim małżonkom za to ogromne dla nas wyróżnienie, ponieważ mamy ogromne. Chciałbym podziękować kapitule, znaczy panią prezydent Świdnicy. No cóż, do 3 razy sztuka jest! Lider mikroprzedsiębiorczości, biuro turystyczne Rapala. Firma łączy nowoczesność z dbałością o relacje handlowe na gruncie usług lokalnych. Bardzo dziękuję za tą nagrodę. Cieszę się, że moja firma po 25 latach i w tym szczególnym roku została także przez kapitułę świdniczan dostrzeżona. Bo ostatnio to bywa tak, że ludzie z Polski, gdzieś z dalekich miast przyjeżdżają i pamiętam niedawno miałam taką wizytę w firmie, przyjechał do nas pan prezes firmy, o której ją bardzo, bardzo długo zabiegałam, stanął na schodach, a jak Państwo wiecie, u nas jest taki niefortunny próg i tak stanął i ja podbiegłam, żeby nie spadł, bo nie wiedział, że tam jest próg i on tak stoi, tak się rozgląda i mówi: o Jezu, to Wy na tej wsi macie takie biuro? A ja mówię: ja przepraszam Panie Mirosławie, ale to nie jest wieś, to jest miasto. I on mówi: wie Pani co, ja się nie spodziewałem, to my na Śląsku takiego nie mamy. Ja mówię: wiem, że nie macie. Od tej pory jest naszym wiernym klientem, także cieszę się, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że 30-lecie firmy będziemy obchodzić jeszcze huczniej, jeszcze piękniej, chociaż nie znalazłam gmachu większego od Narodowego Forum Muzyki. Także zapraszam Państwa, tych, którzy są z nami, za to dziękuję i tych, którzy jeszcze błądzą gdzieś przez tworzach, także. Dziękuję bardzo. Najlepszy debiut gospodarczy – restauracja Tremonti Marcin Korolewicz. To pizzeria i restauracja. Serwowane dania zawierają tylko świeże produkty najwyższej jakości od lokalnych gospodarzy i rolników. Ja jestem bardzo zaszczycony i dla nas to jest wielka nagroda za to, że zostaliśmy docenieni przez 10 miesięcy ciężkiej pracy. I to jest na pewno dla nas taki bodziec do dalszej ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo. Ponadto w ramach trwałości projektu Miasta Trutnów i Świdnica wspierają przedsiębiorczość dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyznano specjalne nagrody, w tym dla najlepszej firmy transgranicznej, firmie Kasper CZ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla zebranych gości na zakończenie uroczystości wystąpiła Książęca Orkiestra Salonowa, na co dzień prezentująca się w Zamku Książ oraz Filharmonii Sudeckiej.